Z książki Łagodny Duch. Biedni i potrzebujący. Zapisane w sierpniu 2007 roku. Alan pisze w ten sposób. Moi drodzy przyjaciele, chciałbym się z wami podzielić tym, co przekazał mi niedawno Pan Jezus. Moimi słowami opowiem wam o tym, co mówił o biednych i potrzebujących na świecie, często ignorowanych przez ludzi bogatych, którzy nie robią dla nich nic lub robią niewiele. Istnieje wielu ludzi, którzy pragną pomóc biednym, wiedząc, że w ten sposób wypełniają swoją miłość do Boga i bliźniego. Jakże człowiek może głosić miłość do Boga, jeśli nie kocha tych, których On stworzył i miłuje? Miłość do innych ludzi to nieodzowna część wiary katolickiej. Jeśli zaś kochamy innych, jakże możemy spoglądać na potrzebujących i nie pomóc im? Ignorowanie ich równa się odrzuceniu miłości w życiu. Jak to możliwe, że ci, którzy głoszą, iż kochają Boga, uważają, że należy im się więcej niż pozostałym i odwracają się od potrzebujących, myśląc lub mówiąc, to ich wina lub niech ktoś inny im pomoże. Ludzie znajdują dziś liczne wymówki, by nie pomagać biednym i zatrzymać swoje dobra dla siebie. Wielu kieruje się zasadami świeckiego świata, ignorując Słowo Boże. Cechują ich chciwość, marnotrawstwo i egoizm. Wielu ludzi należących do Kościoła katolickiego, stanowiącego pełnię chrześcijaństwa, a także wielu innych chrześcijan, skupia się na ziemskich sprawach oraz własnych potrzebach, lekceważąc wiarę i nie dostrzegając faktu, że postępują niewłaściwie. W wielu krajach społeczeństwo odciągnęło wiernych od ich wiary. Z powodu egoizmu trudno ich nazwać już wierzącymi. Ilu katolików, ilu chrześcijan w bogatych krajach, widząc biednych i cierpiących, odczuwa ból w sercu i pragnie pomóc zrozpaczonym oraz złagodzić ich niedolę. Wielu ludzi tak bardzo się przyzwyczaiło do widoku biednych, potrzebujących i cierpiących, prezentowanego przez serwisy informacyjne, że nie zwraca na nich większej uwagi. Wielu patrzy na niedolę biednych oczami, które nie dostrzegają człowieka. Widzą trudną sytuację potrzebujących, ale starają się o niej nie myśleć, zapewne mając nadzieję, że ich samych nie spotka podobny los. Wielu ludzi z bogatych krajów wierzy, że należy im się wygodne życie. Myślą tylko o własnym szczęściu i radości, czasem mając na względzie również dobro bliskiej rodziny i przyjaciół. Niektórzy zapomnieli, że Bóg dał ludziom wszystko i pragnął, by podzielili to równo między siebie. Nie pamiętają, że powinni się dzielić, gdyż powodowani dumą dali się zwieść egoistycznym pobudkom. Pragną zatrzymać dla siebie to, co posiadają i chcą gromadzić coraz więcej. Ci niemądrzy ludzie albo nie zdają sobie sprawy, że zdobyli swoje bogactwo kosztem innych, albo nie dbają o to. Zamożne państwa korzystają z pracy mieszkańców wielu innych krajów. Z pracy, za którą nie otrzymuje się wynagrodzenia i w której ludzie są traktowani jak niewolnicy. Z pracy w niebezpiecznych warunkach, wykonywanej po to, by zadowolić bogatych. Zaślepieni złem ludzie z bogatych krajów marnują wiele jedzenia, którym można by nakarmić biednych. Trwonią to, co można by ofiarować potrzebującym, żeby zaspokoić ich potrzeby. Czas, by zastanowili się nad swoim życiem. Powinni sobie uprzytomnić, jak wiele zasobów marnotrawią oraz to, że korzystają z większej ilości dóbr,
niż stanowi wyznaczony im przez Boga przydział. Czas, by wszyscy chrześcijanie zaczęli żyć tak, jak pragnie tego nasz Pan, Jezus, i porzucili zwyczaje typowe dla społeczeństwa skupionego wyłącznie na własnych potrzebach. Nie bierzmy więcej niż potrzebujemy. Nie żyjmy na koszt innych ludzi. Postępujmy tak, jak prosi nasz Pan, Jezus Chrystus, kochając innych i dzieląc się z nimi tym, co mamy. Nie podejmujmy też fałszywych działań ukierunkowanych na uciszenie sumienia. Kierujmy się miłością do Boga i bliźniego. Często słyszy się katolików mówiących, że w pewne dni poszczą, co uważają za wspaniałe duchowe błogosławieństwo. Te same osoby rzucają się na jedzenie, kiedy tylko zegar wybije północ, rekompensując sobie głodówkę. Czy można nazwać to postem? Kiedy człowiek pości i odczuwa głód, powinien myśleć o tych, którzy cierpią głód codziennie, gdyż po prostu nie mają co jeść. Powinien też się zastanowić, jak mógłby pomóc tym biednym ludziom. Post jest wspaniałym sposobem, by otworzyć się na Boga poprzez miłość pełną poświęcenia. Musi to być jednak prawdziwe poświęcenie. Nie można pościć tylko dlatego, żeby poczuć się świętym lub zwrócić na siebie uwagę innych. W Piśmie Świętym nie napisano, by informować innych o swoim poście oraz cierpieniu dla Boga. Z Ewangelii według świętego Mateusza: kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Jak często natomiast ktoś oznajmia nam, że pości. Warto, by osoba, która pości, odłożyła pieniądze zaoszczędzone na jedzeniu i przekazała je później kościelnej organizacji charytatywnej, takiej jak na przykład Caritas. W ten sposób pomoże nakarmić głodnych. Takie postępowanie przyniesie potrzebującym korzyści zarówno materialne, jak i duchowe. Ważne, by pieniądze przekazywać jedynie poprzez organizacje katolickie, takie jak Caritas, a nie fundacje świeckie, gdyż te ostatnie mogą większość pieniędzy zatrzymać dla siebie na tak zwane koszty administracyjne i podobne cele. Wezwanie Chrystusa brzmi dziś podobnie jak zawsze. Nie powinniśmy myśleć o sobie, ale przede wszystkim o Bogu i innych ludziach. Wezwaniem to jest przeciwieństwem przesłania, jakie przekazuje świat. Powinniśmy go wysłuchać, jeśli chcemy być prawdziwymi naśladowcami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg błogosławi was wszystkich. Amen.